Dożynki, a wśród nas znajomy z wielu wyborów, z wielu tutaj działalności charytatywnych i takich społecznych, Dariusz Grabowski. Myślę, że mogę tak powiedzieć, Darku, coś cię przyciąga tutaj, co? Witek, znamy się tyle lat, a ja już wsiąkłem w ziemię grójecką, no w sady. Mogę ci powiedzieć, że mam tylu przyjaciół, że naprawdę... Właśnie widziałem tylko przechodni, którzy cię właśnie poznawali, pozdrawiali i tak dalej. Dzięki właśnie im wszystkim. Ale wiesz, jest też pewna szczególna rzecz, mianowicie środowisko sadowników grójeckich, niewielkie ich grono, ale jednak znaczące, wyprodukowało jabłka Amela. Amela, jabłko bez pozostałości, jak oni sami mówią. Troszeczkę dołożyłem do tego swojej aktywności. Należę do i takich, którzy im pomagają i którzy są trochę ekspertami, trochę próbują to rozreklamować. To się coraz lepiej sprzedaje, a ja się tylko cieszę, że sadownicy grójeccy cały czas potrafią czymś zadziwić i robią dobre rzeczy. Tutaj trochę też jakaś pewna kwestia, o której powinniśmy chyba powiedzieć sobie, że jesteś i cię tu troszeczkę ciągnie nie tylko, no wiadomo, merytorycznie do tych wszystkich sadowników, którymi jesteś za pan brat, ale też zbliżające się wybory. O tym możemy powiedzieć. Witku, możemy i należy się naszym drogim telewidzom. Mianowicie, tak, są wybory. Dariusz Grabowski, drugie miejsce na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jestem przedsiębiorcą, ale ja jednocześnie współpracuję z rolnikami i nawet widząc problemy rolników, szczególnie i sadowników, ale też hodowców zwierząt, założyliśmy Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt. Ja zostałem wybrany na prezesa i rzeczywiście próbujemy bronić tego środowiska. A zatem wiesz, ja jestem wśród swoich i mam poczucie i frajdy, i misji, i tego, że z dobrymi ludźmi robię coś ważnego i poważnego. No to co, od Mazowieckiej TV, myślę, od naszych telewidzów wszystkiego najlepszego, najlepszego wyniku. I oczywiście byś znów naszych tutaj rejonów bronił tam wyżej w Sejmie. Oby poszło tak dobrze. Nie dziękuję, ale moi drodzy, mam odwagę poprosić. Głosujcie na mnie, na Dariusza Grabowskiego. Zawsze byłem z wami, zawsze służyłem ziemi grójeckiej i polskim rolnikom i sadownikom. Szczęść wam Boże. Dzięki ślicznie. Dzięki. Kłaniam się.